Na 33. sesji Rady Miejskiej Grudziądza powstała różnica zdań co do zakresu prac komisji rewizyjnej. Radni opozycji wnioskowali, by do zakresu prac dołączyć ocenę finansów spółek komunalnych. Michał Czepek zaproponował, by pozostawić ocenę zgodności prawnej wojewodzie. Rado, ja mam pytanie, czy ta uchwała, jak wszystkie inne uchwały, jest kontrolowana pod względem zasadności, legalności przez biuro prawne wojewody? Tak. Czyli zatem można pozostawić ocenę służby prawnej wojewody, prawda? Propozycja ta została przyjęta, mimo że wcześniej w tej sprawie wypowiadał się radca prawny, który miał odmienne zdanie w tej sprawie. Z jego analizy wynikało, że komisja rewizyjna nie ma prawa do takiego zakresu kontroli lub, jak to nazwano, oceny. Co innego ja proszę, a co innego ocena. Ocena się kontroli. I co do zasady, dokumenty są jawne. Natomiast państwo jako komisja rewizyjna, dlatego komisji rewizyjnej, która jest organem kontrolnym, powołanym przez ustawę, macie zajmować się kontrolą dokumentów. Radni opozycji odebrali ocenę prawną jako próbę blokowania prac komisji rewizyjnej, w której przez dłuższy czas opozycja nie uczestniczyła, co było wyrazem protestu właśnie związanego z bezwładnością działania tej komisji, gdzie większość ma partia rządząca. Wywiązał się spór pomiędzy zakresem prac, tematem prac tej komisji. Mają tu państwo niejako pewne uwagi. Tak, sytuacja, która zaistniała na dzisiejszej sesji, jest niedopuszczalna, ponieważ my głosujemy nad projektem uchwały. Jest to zestaw tematów, które zaproponowała komisja rewizyjna, jeżeli chodzi o kontrolę. I się okazuje, że mimo, że otrzymaliśmy materiał, który jest podpisany przez radcę prawnego Urzędu Miasta, a więc projekt, który stwierdza, że uchwała jest zgodna z prawem, to dzisiaj nagle prezydent i część radnych Platformy ją kwestionuje. A ja może tak spytam, co państwo chcą tam kontrolować? W tych spółkach, tam jedna czy więcej spółek, bo dokładnie nie pamiętam. Tu chodzi o wszystkie spółki, jeżeli chodzi o miasto. Natomiast my chcemy kontrolować przede wszystkim uchwały zwyczajne Zgromadzenia Wspólników, a nie samą spółkę. I to jest dosyć istotne, więc proszę pamiętać o tym, że nie jest to kontrola spółek, ale tak naprawdę zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Dłuższy czas opozycja nie była obecna w komisji rewizyjnej. Teraz twierdzą państwo, że blokuje się pewne prace tej komisji. Znaczy do obecności w komisji, jak gdyby zostaliśmy zobowiązani z mocy pewnych przepisów, z tego względu, że jest klub opozycyjny w Radzie Miejskiej, no musi on też funkcjonować jak gdyby w komisji rewizyjnej. Jeżeli chodzi o naszą bieżącą działalność, to dużo kontrowersji budzi dzisiejszy plan tej komisji, który mamy przyjąć na dzisiejszej sesji. Oczywiście władza wykonawcza chce odrzucić jeden z punktów, który dotyczy pewnej oceny działalności spółek, komunalnych sprawozdań tych spółek. Jest to rzecz kuriozalna, dlatego że jest to brak pewnej transparentności dla władzy wykonawczej. Uważamy, że ta władza powinna być szczególnie dzisiaj kontrolowana. Jak słyszymy wszędzie w Polsce i w różnych miastach i gminach, mamy do czynienia z różnymi nadużyciami, z nieprawidłowościami, z łamaniem prawa, dlatego komisja rewizyjna niestety jest do tego zobowiązana, a tym bardziej opozycja, która zasiada w tej Radzie Miejskiej. Tutaj powstaje też właśnie między państwem, że tak powiem, różnica ocena, a kontrola. Oczywiście ja nie mam żadnych wątpliwości. W moim pojęciu jest bardzo duża różnica pomiędzy oceną a kontrolą. Jeżeli chodzi o kontrolę spółek prawa handlowego, to uważam, być może tak jest faktycznie, że to za daleko idący zakres. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę, to jak najbardziej prawidłowo.